A ograniczenia nie są z powodu tego, że tutaj nie przychodzą, tylko że nie jest uwolniony nabór. Przez ograniczenia naboru ograniczacie, ile może powstać klas na terenie Brzegu Dolnego. I jeszcze takie pytanie. Rząd planuje reformę oświaty, likwidację gimnazjum, a jest zrobiona symulacja ilości uczniów w szkołach średnich 4-letnich i w technikach 5-letnich. Jak to będzie wyglądało? Czy się zmieszczą w tamtym budynku? Proszę nam to przedstawić. Tak, bo po co zamieszanie? Nie ograniczamy ilości klas w Brzegu Dolnym, tak jak to pani sformułowała, tylko ograniczamy w powiecie do liczby absolwentów klas gimnazjalnych. Ponieważ chcemy uniknąć takich sytuacji, że będzie po prostu podbieranie uczniów, będzie tworzenie mniejszych klas kosztem większych itd. itd. W tym roku ograniczyliśmy jedną klasę w liceum ogólnokształcącym w Łowie. W tamtym roku było 4, 2 lata temu były 4, w tym roku 3. Ponieważ uznaliśmy, że z populacji młodzieży i tam były próby wszelkiego rodzaju wymuszania tej czwartej klasy, łącznie z opublikowaniem gdzieś tam, w połowie, dokładnie. Tak, łącznie z opublikowaniem, że się nie zgodzimy. I powstała klasa 19-osobowa. No właśnie, przez takie działanie. Tak? A to byłaby pełna klasa. Natomiast jeżeli chodzi o Brzeg Dolny, ograniczenie dotyczyło całego powiatu. Jeżeli chodzi o nabór, no też dobrze, przeczytałem ale w jednym z patrzymy pytań, na to. Panie starosto, patrzymy na ilość mieszkańców i proporcjonalnie. Tu zgoda była na 4 klasy pierwsze, a w Ołowie na 8. No chyba nie ma takiej z proporcji 2 do 3, tak, nie? Tak, biorąc pod uwagę. Proszę popatrzeć na ilość mieszkańców. Pani pod uwagę ilość osób przybywających też u nas z gminy Lublin. Przepraszam, nie z gminy, z powiatu. Taka jest proporcja. Dobrze, a jest ta symulacja na 4-letnim i 5-letnim?